Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku historii kwalifikacji. Tym razem przejdźmy sobie do pierwszego spotkania. Dzisiaj jest to mecz Włochy kontra Czechy. Gramy reprezentacją Włoch i co mamy zrobić? Wygrać mecz, strzelić jednego karnego i nie stracić więcej bramek. Czyli co, dostaniemy karnego gdzieś na początku. Jest 51 minuta, więc zobaczycie z tego tradycyjnie skróty. Także lecimy. O, Kandrywa! I tak jest! Pierwsza bramka, 55. Tak! Jest do końca! De Rossi! Dobry jest, kurde, fajnie się nim gra, naprawdę w tej FIFA jest dobry. No dawaj, Barrio, jeszcze na koniec, uderz to ładnie. O matko. Nie. Gigi Buffon. Matko, co się dzieje? Wygrana 2 do 1, nie udało się strzelić z karnego, po prostu go nie miałem. Nie wiedziałem, w jaki sposób mam dostać ten rzut karny. No ale cóż, zaliczone. Póki co jest zaliczone, także spoko. Przechodzimy do kolejnego. San Marino kontra Polska. Tym razem musimy zagrać reprezentacją San Marino, nie dopuścić do porażki, strzelić dwie bramki, co? I nie otrzymać czerwonej kartki. No dobra, gramy w San Marino przeciwko reprezentacji Polski. No to nas umieścili w tej FIFA, no super. Dobra, zaczynamy, mamy rzut wolny. Czyżby się wam coś przypominało? No dobra, wrzutka i... Uderz! Dobi, fuck! No, jest dystansu! O, jak kropnął! Patrzcie! Jak spalony! Stary, on ma da piątą do roboty, a temu spalonego gwizdasz. Patrzcie, jaki błąd. Ja pierdzielę, jak to nie wpadło. No, może teraz, proszę. Wow, tam był karny, cokolwiek. No niestety, przegrywamy 1-0 z reprezentacją Polski, chociaż naprawdę okazji było dość sporo, żeby strzelić. Nie udało się zrobić tego zadania, przejdźmy do kolejnego, już trzecie w dzisiejszym odcinku. Holandia kontra Węgry. Tak, Holandia kontra Węgry. Mamy strzelić 3 bramki, moim zawodnikiem wygrać 3 bramkami i nie otrzymać żółtej kartki. Pewnie będziemy grali Robinem Van Persie, o ile się nie mylę. Albo jakimś, no myślę, że Van Persie będzie chyba najłatwiej. Ale strzelić 3 bramki tym, tą moją gwiazdą pro, na pewno nie będzie to coś łatwego. Dobra, czekajcie. Bum! Jeszcze raz. Slalom gigant, zobaczmy. A może tym właśnie zawodnikiem, który byłem teraz, będę? Nie no, jest Robin Van Persie. Robin lewa... Gdzie mi się wpieprzasz? No, uderz, Robin! Fuck, obok słupka. No, Robin, z prawej, z lewej, obojętne, tak! 48, pierwsza bramka. Uff. Trochę się musiałem namęczyć, żeby to strzelić. No, biegnij, Robin! Z prawej teraz! Słupek! No nie! No teraz jeszcze jedną, tak. 90 minuta i druga bramka. Braknie chyba czasu, jeszcze jedną muszę strzelić. Tak jak mówiłem, brakło czasu, no i szkoda tej jednej niewykorzystanej sytuacji w zasadzie tego słupka, bo mogło być naprawdę fajnie, udałoby się zrobić to zadanie. No ale przejdźmy do ostatniego w dzisiejszym odcinku. Szwecja kontra Niemcy. Gramy reprezentacją Niemiec, mam strzelić 3 bramki znowu moją gwiazdą, którą będę grał, wygrać spotkanie i nie dostać czerwonej kartki. Więc zobaczmy, kim tym razem będziemy rozgrywali kolejny mecz. Mam nadzieję, że ogólnie ta seria wam się podoba, bo powoli zbliżamy się do końca Europy. Został bodajże jeden odcinek i w kolejnych odcinkach zobaczycie już następne kontynenty. Także myślę, że warto pokazać wszystko, bo na początku zastanawiałem się, czy pokazać wam tylko i wyłącznie Europę. No ale wiadomo, że każdy chciałby zobaczyć też Brazylię, czy Argentynę, inne też reprezentacje jakieś tam z Afryki. Więc zajmiemy się tym wszystkim, a ja gram Shirley. O, będzie ciekawie. Nie można grać samolubnie, ale no strzel! No co ty zrobiłeś? Dobrze, Shirley i... No i co tam robisz? O Boże!
No może teraz. Szyrle z lewitki. Bum! Jest brameczka. 68 minuta. Tylko nie wiem, czy to jest moja trzecia bramka w tym spotkaniu, czy on już dwie strzelił, bo wiecie, że jest wynik 2-2. Zajebista cieszynka. Lew szaleje. I? Pokaże się czy nie? Zobaczmy. Win the match. No i tyle. Oddaj ładny strzał. Ajajaj! Jak to nie weszło? Ładnie to zrobił, skubany. No, teraz. Kurde, obronił. To jest ta szansa, to musi wpaść. Tak. Jeszcze raz tak, 90 minuta, no idealnie. Sama końcówka i znowu ta cieszynka. No cóż, nie udało się strzelić trzech bramek. Strzeliłem tylko jedną. No ale i tak udało się wygrać spotkanie, więc widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie i piona.